W ramach dodatkowych informacji Paweł napisał tak. Jazda w aglomeracji śląskiej, a więc w cyklu miejskim, do 8000 km, praca na zapchanym FAP. Wyróżników dla tego odcinka będzie kilka. Po pierwsze, będzie to drugi etap badań dla tego samochodu. Poprzedni etap to odcinek z numerem 46. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Bohaterem tego odcinka będzie prezentowany samochód Peugeot 308 SW T9, rok produkcji 2016, 2.0 diesel, 150 koni, przebieg aktualny pojazdu to 292 tysiące km. Cel główny odcinka to sprawdzenie, w jakiej kondycji jest olej, który pracował w tym samochodzie. Wyróżników dla tego odcinka będzie kilka. Po pierwsze, będzie to drugi etap badań dla tego samochodu, poprzedni etap to odcinek z numerem 46. Po drugie, będzie okazja do weryfikacji wyników otrzymanych w pierwszym etapie badań, co do których miałem sporo wątpliwości. Szczegóły znajdziecie pod wskazanym filmem w opisie oraz w komentarzach. Trzecim wyróżnikiem jest weryfikacja oleju, który pracował w trybie Long Life. Te eksperymenty cieszą się szczególnym zainteresowaniem. Inicjatorem eksperymentu jest Paweł. Na ekranie prezentuje podstawowe informacje o użytkowniku pojazdu, jego wiek, miejsce zamieszkania oraz preferencje dotyczące wymiany oleju silnikowego. Paweł skierował do laboratorium R2D taką oto przesyłkę. W środku znajdują się dwie próbki. Próbka numer 1 to olej nowy, kilka informacji na opakowaniu, reszta szczegółów za chwilę. Próbka numer 2 to olej przepracowany, kilka informacji ponownie na opakowaniu, reszta szczegółów za chwilę. Do silnika zalany został, podobnie jak w poprzednim etapie, olej Total Quartz Neo First w klasie lepkościowej 0W30. Klasy jakościowe oraz aprobaty wpisujemy do tabeli zbiorczej. Przebieg badanego oleju to 27 318 km, 90% eksploatacji do miasto, 10% trasa, dominują odcinki z przedziału 10 do 20 km, olej eksploatowany przez 10 miesięcy, brak dolewek, brak płukanek. Czyli w tym obszarze mamy kilka drobnych różnic, inny rodzaj dominujących odcinków oraz dłuższy o 4 miesiące okres eksploatacji oleju plus przebieg oleju krótszy o blisko 3000 km. W ramach dodatkowych informacji Paweł napisał tak. Jazda w aglomeracji śląskiej, a więc w cyklu miejskim, do 8000 km, praca na zapchanym FAP. Po wypraniu FAP spalanie spadło o około 1 litra, to jest 6,2 do 5,4. Zdjęcia w załączniku. Pozostały przebieg do tych 30 tysięcy km bez zakłóceń. Czas pracy oleju to około 10 miesięcy, 3 tygodnie auto nie jeździło, serwis FAP. Komputer pokładowy nie wskazał niskiego poziomu oleju, lecz zapomniałem sprawdzić na bagnecie, ile było po tych 30 tysiącach km. Olej zawsze ten sam według zaleceń producenta, żadnych płukanek, żadnych dodatków, brak uwag co do pracy silnika. Przechodzimy do badań laboratoryjnych, najpierw pomiar oleju świeżego, a następnie pomiar oleju przepracowanego. Zapraszam do wspólnego eksperymentowania. Lepkość dla oleju świeżego jest następująca: 50,5 mm2 przez sekundę w temperaturze 40 stopni Celsjusza oraz 10,0 mm2 przez sekundę w temperaturze 100 stopni Celsjusza. Wskaźnik lepkości wynosi 190. Porównujemy wynik z deklaracją producenta, otrzymujemy bardzo wysoką zgodność w niższej temperaturze i akceptowalną zgodność w wyższej temperaturze. Sytuacja zdecydowanie lepsza niż w pierwszym etapie badań, gdzie odnotowano 6,7% różnicę. Przechodzimy do pomiaru lepkości oleju przepracowanego. Zapraszam do obserwowania poszczególnych kroków badania. Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 42,1 mm2 przez sekundę w temperaturze 40 stopni Celsjusza oraz 8,6 mm2 przez sekundę w temperaturze 100 stopni. Wskaźnik lepkości wynosi 189.
czyli obserwujemy zmianę lepkości w niższej temperaturze na poziomie minus 17% stan krytyczny oraz na poziomie minus 14% w temperaturze 100 stopni stan ostrzegawczy. Biorąc pod uwagę bardzo wysoki przebieg oleju, to zmiany nie należą do zatrważających, niemniej jednak jest to wyraźny sygnał, że wymiana powinna nastąpić wcześniej. Wyniki stanowią również potwierdzenie do wątpliwości z pierwszego etapu. W skrócie, według mojej opinii, przesłana do badań próbka w łuczniku numer 46 nie miała przebiegu 30 tysięcy km. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Eksperymentujemy w oparciu o dwie bibuły chromatograficzne. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć po określonym upływie czasu. Oglądamy plamę z różnych perspektyw oraz przy wykorzystaniu dodatkowego podświetlenia. W pierwszej kolejności widać wyraźnie, że próbka będzie zawierać sporo sadzy, wewnętrzny okrąg jest bardzo ciemny. Pod światło widać wyraźnie różnicę między wewnętrznym okręgiem a strefą rozpraszania. To sygnał, że ogólna jakość oleju jest jeszcze na znośnym poziomie. Regularne poszarpania na strefie rozpraszania to potwierdzenie, że w oleju występuje zanieczyszczenie powodujące spadek lepkości. Może to być woda, a może to być również paliwo. Przechodzimy do podczerwieni, rejestrujemy widma, oceniamy poziom degradacji oleju przepracowanego, odejmujemy widmo oleju świeżego od widma oleju przepracowanego, żeby sprawdzić, co przybyło w trakcie eksploatacji tego oleju. Dla próbki oleju przepracowanego mamy następujące wnioski. Żeby było ciekawiej, wyniki oceniamy oczywiście na tle pierwszego etapu badań opisanego w odcinku numer 46. Degradacja dodatków i bazy olejowej stan krytyczny. Zwróćcie uwagę, jak potężna różnica w stosunku do etapu pierwszego. Poziom sadzy stan krytyczny 6-krotnie więcej niż w pierwszym etapie. Oksydacja stan ostrzegawczy. Bardzo mocny sygnał potwierdzający rozcieńczenie oleju paliwem. Długość fali 1747. Podsumowując, jakość ogólna oleju silnikowego po wskazanym przebiegu jest niska. Część zmian odnotowanych na widmie mogła spowodować wzrost lepkości, dlatego te zmiany procentowe w badaniu wiskozatorem nie były aż tak duże. Badania zaprezentowane w dzisiejszym odcinku stanowią również wyraźne potwierdzenie, że odcinek numer 46 należy traktować z dużą dozą rezerwy i niepewności i trzeba mieć na uwadze wszystkie ograniczenia wskazane w dzisiejszym odcinku oraz w opisie pod filmem numer 46. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie, z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna, komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotykają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego, znajdziecie go w opisie filmu. Dziękuję wszystkim patronom kanału za wsparcie inicjatywy prowadzenia eksperymentów na platformie YouTube. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do tego grona, do usłyszenia w następnym odcinku, cześć!